No i poszło. O aktywności krośnieńskich seniorów nie trzeba nikogo przekonywać. Właśnie z myślą o nich w minioną niedzielę w Centrum Rekreacji zorganizowano pierwszy turniej w kręgle seniorów o Puchar Burmistrza. Oprócz oferty, szerokiej oferty dla dzieci, dla młodzieży, która jest w Krośnie związana nie tylko z ośrodkiem sportu, ale również z klubami, ze stowarzyszeniami, warto też pomyśleć o seniorach, których w Polsce, jak wiadomo, jest coraz więcej. I właśnie z tą myślą przygotowaliśmy tę ofertę związaną z turniejem kręgli o Puchar Burmistrza. A seniorom w to mi graj. Rywalizacji, rzecz jasna tej zgodnej z duchem sportu, nie brakowało. Mi się to bardzo podoba, nie, że jest takie poruszenie, nie, bo to się jesień taka, nie, to już taka monotonia, a tutaj właśnie seniorzy nie mogą sobie tak troszeczkę, nie, fizycznie trochę tego rozrywkowo, nie, taki to jest bardzo fajny, taki jest turniej, nie, dzięki organizatorowi tutaj MOSIR i ten i burmistrzowi nagrody, także to wszystko jest pod kątem, nie, takiego bardzo przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Bardzo się cieszę, szczególnie, że przyjechałam tutaj do kuzynki. Jestem z Trójmiasta i jestem w szoku, bo u nas tak nie organizują takich rzeczy dla seniorów. No i podoba mi się impreza. Zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej było już coraz lepiej. Zresztą seniorów nie trzeba specjalnie przekonywać do czynnego udziału w gminnych wydarzeniach. Ja staram się uczestniczyć we wszystkich imprezach, jakie są, czyli organizuję to zamek, czy urząd miasta, staram się być, na ile pozwala mi tylko zdrowie i czas. I o to chodzi. Łącznie w turnieju wziął udział 13 zawodników i zawodniczek. Najlepszy w stawce okazał się Dariusz Chodukiewicz, który uzyskał 235 punktów. 5 punktów mniej zdobył Stanisław Kurceba. Na najniższym stopniu podium stanął Zbigniew Szaj, uzyskując 217 punktów. Dodatkowo podczas spotkania odbył się turniej w piłkarzyki, w którym zwyciężyła para Hanna i Dariusz Chodukiewicz. Przed parą Halina Januszkiewicz i Zofia Bochenek. Trzecie miejsce wywalczyły z kolei panie Wioleta Jezierska i Elżbieta Pawłowska. Pełne zestawienie wyników na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. I do zobaczenia na kolejnym turnieju.